Zaczęła się prawdziwa jesień. Jak widać, mamy mnóstwo grzybów. One są chyba nawet jadalne na ogrodzie. Można podsumować. Drzewka praktycznie wszystkie, które posadziliśmy, się przyjęły. Krzewy też. Dziś skosiłem część od ulicy. Naprawdę miałem tego nie robić, ale w końcu żona mi kazała. Słoneczniki mają się pięknie, tak samo jak dynie. To dzięki temu, że posadziłem je bardzo późno. Ogródek warzywny jak najbardziej. Marchew nam ładnie obrodziła, buraczki liściowe też, cebula już wcześniej obrodziła. No, niektóre rzeczy, jak na przykład brukiew, nam się nie udały. I kalarepy, ale za to dynie, tak jak widać. Mamy tego od cholery i co jedna, to większa. Akurat na Halloween. Kompost przerośnięty. To wszystko to są pryzmy kompostowe. Więc wymyśliliśmy następną rzecz. Przy domku narzędziowym będziemy wrzucać kompost, mieszać z ziemią i będą kolejne grządki. Teraz szybki obluk jeszcze reszty. Akurat popadało, zrobiło się zimno, nieprzyjemnie. Z bloczków betonowych, fundamentowych, zrobiłem sobie taką prowizoryczną konstrukcję z tyłu na przechowywanie drewna. Wichury tego nie powinny rozwalić, a do wiosny, a potem się to wykorzysta. Staw, no, ładnie się ma. Woda dość wysoka, ryby się mają dobrze. Co kilka dni wrzucam troszeczkę zboża parzonego. Dziś wrzuciłem im trawy, ale nie wiem, czy zjadły. A są, mogą być bardzo rozbestwione. Teraz idziemy, patrzymy na... No tak, Monika powiększa kółka. Tu są kwiatki, tu są połączone drugie kwiatki. Ta dziura w ziemi to jest gniazdo trzmieli. No, wszystko ładnie. W tym roku udało mi się, pomimo pierońskiej suszy i strasznych upałów, powiększyć staw. Już nie zdążyłem go niestety pogłębić, ale to jest w przyszłym roku. Przyszłoroczna sprawa. No i rośnie nam to i owo sobie ładnie. Tutaj przy okazji może będę kosił tylko kosą, a może w ogóle nie skoszę. No i oczywiście grządki kwiatowe. Jeszcze wszystko się ładnie trzyma. No i to by było na tyle.